Dzień dobry Państwu. Przed świętami Bożego Narodzenia miałem przyjemność opowiadać Państwu o wystroju naszego kościoła mariackiego, jednej z najpiękniejszych świątyń neogotyckich na Pomorzu Zachodnim, o wystroju, ale tematycznie związanym z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Dziś chciałbym kontynuować ten temat z tą różnicą tylko, że dotyczyć on będzie męki i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Przypomnę Państwu tylko, że świątynia nasza, której projekt wykonał Fryderyk Oswald Hosfeld, została wykonana w bardzo szybkim czasie, bo w latach 1905-1908 jest wykonana, jak wszyscy zapewne wiedzą, w stylu neogotyckim, a dokładniej za wzór posłużyły tu kościoły pomorskie, gotyckie kościoły pomorskie gdzieś około roku 1480. Świątynię postawiono nieco na wzgórku, teren ten do niedawna, to znaczy jeszcze w XVIII wieku był podmokły. Tu znajdowały się ogródki działkowe, więc żeby zniwelować warunki wodne, które tu się były nie bardzo korzystne dla kościoła, usypano wzgórek, na którym postawiono świątynię. Było to zresztą zgodne z ogólnym założeniem kościołów chrześcijańskich, katolickich, kiedy podkreślało się, że wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, kościoły powinny wstać na wzgórzu, na przynajmniej lekkiej górce, a to w nawiązaniu do światła, bo kościół to jest światłem, a światło zawsze się stawia na stole, a nie na podłodze. To były symboliczne znaczenia, zresztą nasza świątynia, jak i wszystkie świątynie chrześcijańskie są przepełnione symboliką, o czym za chwilę Państwu powiem. Najważniejszą częścią świątyni, wbrew pozorom, nie jest nawa główna, gdzie oczywiście najwięcej zbiera się ludzi, ale właśnie prezbiterium. Prezbiterium w nawiązaniu do świątyni Salomona, bo wszystkie chrześcijańskie świątynie nawiązują do tej pierwszej świątyni żydowskiej. Więc prezbiterium jest miejscem najświętszym. Tu jakby styka się niebo z ziemią, co widać zresztą w wystroju w suficie prezbiterium. Widać tam gwiazdy, widać symbole ewangelistów, którzy opowiadają o życiu i męce Chrystusa. Dominującym elementem w prezbiterium, poza ołtarzem oczywiście, to są piękne, wspaniałe witraże. Mamy tu czwórkę witraży, które przedstawiają życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I tak więc, licząc od strony północnej, pierwszym witrażem od dołu to jest narodzenie Jezusa Chrystusa. Dalej nauczanie Chrystusa w świątyni jerozolimskiej. Następnie chrzest Jezusa w Jordanie, spotkanie z Nikodemem, później w trzecim oknie modlitwa Jezusa w Ogrójcu, widać tutaj śpiących uczniów, powyżej śmierć Jezusa na krzyżu i w ostatniej południowej kwaterze zmartwychwstanie Jezusa i spotkanie w Emaus. Witraże zostały zaprojektowane przez Teja. Są jedne z najpiękniejszych tutaj na naszym terenie. Owalne sceny są umieszczone w owalu i
jakby skąpane, dookoła otoczone elementami związanymi z rajem, z Edemem. Raj utracony dzięki postępowaniu, czy przez postępowanie Adama i Ewy. W ogóle sama symbolika witraży jest taka, że pokazują one niejako kamienie szlachetne swoimi kolorami, bo niezależnie od tego, że są tam kwiaty, są tam liście, które nawiązują do Edenu, kolor ich wskazuje na kamienie szlachetne, bo z kamieni szlachetnych, czyli z ludzi, jest zbudowany Kościół Chrystusa. Witraże jako takie były bardzo popularne w sztuce gotyckiej. Tam przeżywały renesans. Później jako o nich zapomniano. Dopiero w okresie romantyzmu w XIX wieku do nich wrócono, już to w świątyniach neogotyckich, ale też trzeba przypomnieć w budynkach świeckich, szczególnie z przełomu XIX i XX wieku. Mam tu na myśli głównie secesję, ale nie tylko. U nas w ratuszu też mamy bardzo piękne witraże. Oczywiście najważniejszym elementem w prezbiterium jest ołtarz, przy którym odbywa się Eucharystia. Wszystko, co najważniejsze, odbywa się właśnie tu, przy ołtarzu. Ten ołtarz także należy do jednego z najpiękniejszych tutaj na Pomorzu. No przede wszystkim widać na nim sploty roślinne, które także nawiązują do rajskiego ogrodu. Widać bardzo kiedyś, dziś już troszkę nie tak piękne, malowidła von Pischa, który przedstawiał już z jednej strony, jak wspominałem wcześniej, scenę narodzenia i zmartwychwstania. Po środku jest rzeźba, grupa ukrzyżowania. Grupa ukrzyżowania jest pod baldachimem, który wspiera się na czterech kolumnach. Jest to też nawiązanie do świątyni Salomona, takiego zresztą samego jak na przykład Bazylika Świętego Piotra. Tam też koncesja nad grobem Świętego Piotra opiera się na takich czterech, no podobnych czterech filarach. No i scena ze zmartwychwstałym Chrystusem, taka, jaką my wszyscy znamy. Symbole zmartwychwstania, przerażeni strażnicy i Chrystus triumfujący nad śmiercią. A pod krzyżem znajduje się tabernakulum. Tabernakulum jest to też nawiązanie do świątyni Salomona, do Arki Przymierza, w której, jak wiemy, przechowywane były tablice z dziesięciorgiem przykazań. Teraz, jak wiadomo, w tabernakulum skrywana jest hostia i Jezus. Pod krzyżem, tu tego nie widać, ale bardzo często w obrazach i w innych kościołach znajduje się czaszka nawiązująca do czaszki pierwszego człowieka, Adama, bowiem według tradycji w miejscu, gdzie Adam został pochowany, ustawiony został krzyż. W ołtarzu, dziś jak wiemy, ołtarz wygląda nieco inaczej niż wówczas, kiedy świątynia była budowana, wzniesiono nowy stół, przy którym odprawiana jest msza święta. Ale ten stół, niezależnie od tego, czy jest tu w tym miejscu, czy tam przy samym ołtarzu, jego symbolika jest ciągle ta sama. To znaczy nawiązuje do ostatniej wieczerzy. Ostatniej wieczerzy, po której Chrystus został wydany. Pod spodem jest krzyż, w tle koło. To kula ziemska. To symbol tego, że nauka Chrystusa, chrześcijaństwo kiedyś zapanuje nad światem i zgodnie z przepowiednią Jezusa, kiedy wówczas nastąpi koniec świata.
Ołtarz jest przykryty, w ołtarzu, każdym ołtarzu chrześcijańskim muszą być relikwie, relikwie świętych, bowiem związane one są nie tylko z samą ucztą ostatnią wieczerzą, ale też i z męką Chrystusa i z męką Jego uczniów i wyznawców. Do tego nawiązuje też obrus, który jest nawiązaniem, jest przypomnieniem całunu, którym owinięte było ciało Jezusa po złożeniu czy przed złożeniem do grobu. Tak więc widzimy, że w prezbiterium i ołtarz nasiąknięte są symbolami, w których w chrześcijaństwie, nie tylko w chrześcijaństwie, w innych religiach jest zapewne podobnie, ale jest tutaj cała masa. A teraz chciałem Państwa zaprosić do obejrzenia witraży bocznych, które nawiązują, które zostały może nie tyle wykonane, czy zaprojektowane przez wybitnego niemieckiego artystę Dürera. Bardzo proszę. W nawach bocznych, jak wspominałem, umieszczone są sceny pasji Dürera, pasji męki Jezusa Chrystusa i wydarzeń bezpośrednio po nich następujących. I tak tutaj od strony południowej przy prezbiterium pierwsza scena to zesłanie Ducha Świętego. Łatwo widać, że autorem jest Albrecht Dürer, ponieważ jest tam literka A i D. To znak rozpoznawczy tego wybitnego artysty. W drugiej kwaterze mamy pokazaną scenę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Widać więc, że te sceny nie są umieszczone chronologicznie, bo gdyby tak było, zmartwychwstanie musiało być oczywiście wcześniej. Te witraże są już po renowacji, która dokonała się w połowie lat 70. Kolejna scena to wstąpienie Chrystusa do otchłani, do piekieł. Po raz pierwszy widzę podobną scenę, ale wiemy z Nowego Testamentu, że Chrystus wstąpił do otchłani właśnie po swojej śmierci. Kolejna scena to złożenie Jezusa do grobu. Widać tu niewiasty, widać najważniejsze postacie, które uczestniczyły w męce pańskiej. Tu z kolei mamy dwie sceny tego samego wydarzenia. Zdjęcie z krzyża na lewym, w lewej kwaterze i także zdjęcie z krzyża z prawej, na prawej kwaterze. To zdjęcie, ten rysunek z prawej kwatery jest bardziej wyrazisty. Widać tutaj oczywiście monogram artysty Dürera, ale też i data 1501. Co by to miało znaczyć, bo żeby nie było wątpliwości. Albrecht Dürer nie wykonał do tego kościoła tych plakietek. On wykonał, drzeworyty wykonał w 1501 i w następnych latach. Później one zostały opublikowane w starodrukach, w książkach, które krążyły po Europie. Były bardzo popularne w średniowieczu. Tak dalece popularne, że nawet w średniowieczu, gdzieś około roku 1505-1506, jeden z wybitnych artystów włoskich zaczął kopiować jego drzeworyty, które później sprzedawał z chęci zysku i podpisywał je też właśnie AD. Wówczas Dürer bardzo się zdenerwował, przyjechał do Włoch, do Wenecji i zaskarżył swego kolegę po pędzlu,
i po Rysiku. Ale niestety sprawy nie wygrał do końca, ponieważ sąd uznał, że Włoch ma prawo tak robić, ale nie może się podpisywać, jak do tego czasu, tego inicjałami AD Albrecht Dürer. Wydaje się, że to był pierwszy proces o plagiat w czasach nowożytnych. Tak więc te grafiki, te plakietki są wykonane na podstawie rysunków Dürera. On tego bezpośrednio tutaj nie robił, no ale myśl się liczy i są to wierne jego kopie. Kolejna kwatera przedstawia spotkanie czy sąd Jezusa u Kajfasza. Przesłuchanie może lepiej Jezusa właśnie w pałacu Kajfasza. I wreszcie kolejna kwatera to śmierć Jezusa na krzyżu. Co ciekawe, w grafice, w sztuce rzymskokatolickiej przedstawia się na ogół śmierć Jezusa na krzyżu w otoczeniu dwóch łotrów, dobrego i złego. Tu jest tylko Jezus, który umiera na krzyżu i najbliżsi, którzy stoją pod krzyżem i przeżywają śmierć Jezusa. Po stronie północnej nawy są kolejne plakietki dotyczące męki pańskiej. Tutaj od strony zachodniej jest scena modlitwy Jezusa w Ogrójcu. W tym miejscu dokładnie stoi świątynia narodów poświęcona temu wydarzeniu. Druga kwatera przedstawia scenę pojmania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, pocałunek Judasza, pocałunek wykonany przez ucznia dla swego mistrza, więc zdrada jest tym większa. No i scena obcięcia ucha przez Piotra dla jednego ze służących arcykapłana. Kolejna scena przedstawia upadek Jezusa pod krzyżem. Tłum ludzi, żołnierzy, oprawców i postać kobiety tuż obok. Ale nie jest to ta święta Weronika, ani też Matka Jezusa, o której też wiemy z Ewangelii, że Jezus spotkał je na swojej męczeńskiej drodze. Kolejna scena, i tu mam pewne wątpliwości. Według mnie przedstawia świętego Piotra i jego zaparcie się, wyrzeknięcie się Jezusa. Tu natomiast jest scena, która wskazuje, że tak było, ale jest jeszcze mały piesek, który jest zawsze symbolem wierności. I po tym można sądzić, że Piotr nie dochował wierności, nie był do końca wierny Jezusowi i tu w tym miejscu się go zaparł. Kolejna scena przedstawia biczowanie Jezusa. Chrystus przywiązany jest do słupa. W Jerozolimie, w jednym z kościołów, jest pokazana część kolumny. Pytanie, czy oryginalna, przy której Chrystus był biczowany. I kolejna dotyczy też właśnie mniej więcej tego czasu, kiedy oprawcy nakładają koronę cierniową na skroń Jezusa. I kolejna scena, kiedy Chrystus po biczowaniu, zmaltretowany, pełen ran i krwi, przedstawiany jest ludowi Jerozolimy i Piłat mówi: oto człowiek. Chciał wzbudzić litość wśród mieszkańców miasta wobec Jezusa, ale nie udało się. Jak wszyscy wiemy, wszyscy Żydzi wołali, żeby uwolnić Barabasza, a nie Jezusa. I konsekwencją tego jest ostatnia scena, gdzie Piłat umywa ręce i mówi: ja nie jestem winien śmierci tego sprawiedliwego, ale ostatecznie w konsekwencji skazuje Jezusa na śmierć. Korzystając
z okazji, na zakończenie tej audycji chciałbym wszystkim Państwu złożyć jak najlepsze, najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Zdrowych, wesołych, pogodnych świąt Wielkiej Nocy. Dziękuję bardzo za uwagę.